Dzieci z Akademii Uśmiechu w Jarosławiu. Świętujemy uroczo bardzo ten Dzień Dziecka. Pogoda dopisuje, dzieci mają różne atrakcje. Dmuchańcy z firmy Bartwan. Również taką główną atrakcją to był pokaz jazdy konnej pana Jacka z Lubaczowa. No, były słodycze, lody, kiełbaska tradycyjnie i zabawy taneczne przy DJ-u Krzysztofie. Przebudzamy się! Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, oddałby mnie jedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy niej czuję, jak smakuje miłość. I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się nie zmieniło. Bo zaprezentowaliśmy tutaj pokaz takiego delikatnego tańca. Zazwyczaj robimy to na 6-8 koni, nawet do 10, gdzie było tylko 3 koniki. Także pokazaliśmy, jak to kiedyś używało się właśnie szabli, fechtunku. Tutaj nadziewaliśmy właśnie kółeczka na lance, na szable. Ścinaliśmy również łozy. Tak bardzo w małym stopniu przybliżyliśmy to, tak naprawdę dużo więcej tego jest. No ale to są tylko dzieci, także chyba powinno to wystarczyć. W cenie czesnego jest 11 różnych zajęć. No, codziennie angielski, raz w tygodniu język chiński. Jest robotyka z kodowaniem, gimnastyka korekcyjna, rytmika z elementami baletu. Posiadamy takich pedagoga specjalnego, logopedę. Pani jest higienistka, no i katecheza. To wszystko jest w cenie czesnego. No i nie zapominajmy o śpiewie. La, 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 la. Śpiewamy na głośno. I znowu maszyna jedzie. Jadowe czapeczki jadą. Wszyscy biorą udział, niech się nie nudzi. I tam zielone czapeczki tam za płotem są. Są, ale takie podblokowane trochę. Mamy magiczne dywany, posiadamy magnetyczną ściankę, też z niedawna. Tablice multimedialne, myślę, że taki dosyć poziom wysoki, bo jak ktoś przychodzi z zewnątrz, obcy, to mówi, że naprawdę dużo oferuje, ma cena niska.